Sobaczka, zdrastwuj. Tarzan. Jak żywiosz? W zonie. Tam rozbierają cały czas to? Druga jest cała wycięta. Ale co, ta krótka? Która jest? To jest długa czy to jest krótka? To jest wysoka. No jesteśmy pod. Tutaj ostatnio odsyłam jeszcze raz do poprzedniej czarnobylskiej serii, żeśmy latali dronem, którego Przemysław, ten to oto, nabył jeden dzień przed wyjazdem. I akcja wyglądała tak, szafa, masz drona, lataj. Ja pierniczę, robi robotę, nie? To jest kurwa po prostu. Ale patrz jak te anteny zajebiście wyglądają cały czas. One, wiesz, konstrukcja jest zardzewiała i pewnie kiedyś padnie. To jest jakiś taki stop aluminium, znaczy stop z metalu, oni gdzieś tam kiedyś, dlatego tam to wycinają, bo to się kasowo jest, to nie jest zwykła cena złomu, powiedzmy złotówkę za kilogram, tylko to jest jakieś tak, kosmiczne. Coś tam jest. Generalnie jest teoria taka, że zrobili to za miliardy rubli, dolarów, czy czego tam to było wtedy. I że nie zadziałało, to dlatego zrobili tą awarię w Czarnobylu, żeby komuś łbanie ucięli, dlatego że cały kraj pracował na tą antenę, która nie zadziałała. Siergiej powiedział, że jego szef, jak to przyjechał pierwszy raz, powiedział, że wie, dlaczego kiełbasy nie było w Związku Radzieckim. No. Wiesz, nie było kiełbasy w Związku Radzieckim, bo budowali takie rzeczy. I to wyrzuty plazmy na biegunie to nie miało prawa działać. To... Znaczy wiesz, nikt tego nie sprawdził w praktyce, nie? Teoretycznie pewnie ktoś to obliczył, że ale będzie zajebiście działało. A potem okazuje się, że wystarczy jedną satelitę za jedną milionową ceny tego czegoś, która ogarnia. Jakieś tu były stalkiery i pomalowali w Pokemony. A, bo może tutaj się ten zbiera te Pokemony jakieś, są w lesie w Czarnobylu wyhodowane. Co idzie trochę dalej, tam się wydaje, że te elementy dipola tutaj to są takie, że nad głową wiszą. Ale jak już podchodzicie pod to, to się okazuje, że one są już na jakiejś większej wysokości i wcale tam nie macie szansy dosięgnąć ręką. No to był rozmach. Nie wiem, czy jeszcze jakaś inna taka budowla na planecie powstała. Amerykańcy takich tych pomysłów nie mieli. Widzę, że ktoś przytargał sobie tą elektronikę z tego budyneczku. Tam też żeśmy zwiedzali, jak stały te stare komputery. Do tego komputery, ja nie wiem, co to było wtedy. Na pewno nie komputery. Ale stały jakieś elementy, które właśnie tym zarządzały. To widać, że są jakieś, nie wiem, czy to częstotliwości wypisane, czy co to było. Kupę rosyjskich tranzystorów. To już nowa konstrukcja. Nie wiem, tam do tego budynku pójdziemy, czy da się jeszcze tam wejść. Ale ktoś tu coś tak, nie wiem, co to jest. Jak ktoś wie, co to jest, to zapraszam do komentowania. A jeszcze, żeby potwierdzić tą wersję z ustawieniem całej katastrofy w Czarnobylu, to się okazuje, że jak przeprowadzali te testy, to musieli bardzo dużo różnego rodzaju zabezpieczeń powyłączać. Po prostu fizycznie obejść, pozwierać jakieś tam końcówki, ustawia się tak, żeby wiatr nie wiał. I przed rozpoczęciem testów zadzwonił minister obrony, podobno, nie wiadomo kto, bo tylko ta jedna rozmowa się nie nagrała gdzieś tam w systemach. Wszystko inne jest nagrane od początku do końca, ta jedna rozmowa sprzed rozpoczęcia testów się nie nagrała. No i wieść gminna niesie, że była informacja, że jest zgoda na testy do samego końca. No i taki koniec wszyscy znamy. Patrzcie, zadowolone twarze, skupione. Przemysław powiedział, że on pod tą anteną to mógłby nocować. Chciałbym to zobaczyć. Ty, to się można dobrze w tą dziurę wpiermandolić. To było słupy, jakie się tu pojawiają. Się zastanawiamy, czy to będzie oświetlenie, zasilanie, ogrodzenie, nadzór, kamery. Bo to teraz w formie złomu ma pewnie wartość kilku milionów, jak nie więcej złotych. Sterownia. Sterownia do windy. Teraz są podcinane drabinki, żeby ludzie nie włazili. Ale tam jest ten dźwig, widzisz, i jest taki trybek po tym trybku. Aha, i on miał zasilanie i silnik miał w środku i po prostu się wciągał po tych trybach, nie było lin. To też ciekawa konstrukcja. Chociaż tutaj erozja betonu już powoli się zaczyna. Szczególnie tej górnej warstwy. Jak lubicie metalowe konstrukcje, nie wiem, na przykład zastanawiacie się, żeby sobie zobaczyć zajebistą wieżę Eiffla, to polecam dużo bardziej.
jest bardziej zajebiste i monstrualne. W poprzedniej relacji była sterownia, która już teraz jest w 100% rozkradziona. A teraz idziemy do centrum szkoleniowego, które było przy oku Moskwy. Też już niewiele zostało. US Air Force, rozpoznawanie, kto co, jaka rakieta. Jestem, czy to wisi od tamtej pory, czy to teraz dorysowali? Nie, to wisiało cały czas. Tak? Coś tu zadziałało, nie? Bo widzisz, tu masz schematy, zobacz, jakieś lampy. A, to takie schematy, nie wiem. Podwójnej heterodyny na potrzeby. Ale tam to jest fajniejsze. Ja pierdykam, jak człowiek napędza się nienawiścią. O, rozchodzenie się fal. Wszystkie inne tematy, długości. No to mi się podoba. Zaraz sobie zrobię jeszcze jakieś fotografie pamiątkowe. A, widzisz. Jak wszystko się tam odbijało, nie? Z założek oczywiście. I to było tak wszystko zajebiście ściśle tajne, że nawet nie można było o tym myśleć w domu. No, pole fizyka. Magnetyczne, fizyka. To pewnie musieli trochę podstaw zarzucić, nie? Super heterodyna, tak? Przez te podwójne przemiany i te inne pośrednie. A tu też ich tutaj uczyli ten, jak to serwisować, czy tylko obsługiwać? Czy był dział? Nie wiem, bo to już tutaj był ośrodek, wiesz, wyczyszczony i to nie wiadomo, można się domyślać, że coś było, tak? No pewnie to, co najistotniejsze, to jakieś było KGB, które to zabezpieczyło. Już to słabo działa, w ogóle takie jest wczesny kod komandy, no tak. Jakieś poważne te, ktoś tu musiał zrobić, patrz, no to były tłoczone, wybijane. Czy jestem, czy z HomeKitem by mi się to udało połączyć, bo bym chciał mieć taki panel sterowniczy w domu. Spuszczam wodę w kiblu numer 4, pstryk i leci. Jeszcze tam mówisz, dalej są jakieś attraction? A, tu była podłoga techniczna. To te wszystkie kable są już stąd wyprute. Dziwisz się? No nie dziwię się. I tu były tak zwane raki. Chyba większe niż 19 cali. I podchodziły do tego przewody od dołu. Czyli tam w ogóle całe dwa piętra były w dołu. No wyprute wszystko niestety. Samo zasilanie tego, tak naprawdę to pewnie do tych systemów łączności, do tego wszystkiego. To tak naprawdę Czarnobyl był zasilaczem. Ale to myślisz, że złomiarze powywozili? No, przecież do tego sprzętu musiało być, widzisz, to było wszystko pełne. Rzeczy ruscy, a potem złomiarze. Wiesz, z każdego się tego lipa dzięki, wiesz, podnumerowane mieli. No. Schodziło się to tutaj, wiesz. Potem jakoś tam sobie krasowali. Ale... Ciekawe, ten budynek jest budynkiem, który idzie przez cały... No nie wiem, tak, przez kilometr? Tutaj on jest, tak. Będzie tak, kilometr? A to przyjdziemy przez niego, zobaczysz. Ja pierniczę. No, musiały się gdzieś w raku. Co ciekawe, ale przez to, że teoretycznie miało działać, a praktycznie nie mogło, to nigdy nie uruchomiono tak produkcyjnie, nie? Nie sprawdzono tego w działaniu, bo była katastrofa, już nie dało sprawdzić, bo był teren skażony. Tutaj była sala, gdzie były zainstalowane agregaty prądotwórcze. Jakby był już konflikt nuklearny i by infrastruktura cywilna była uśmiercona przez atak jądrowy, to oni jeszcze mieli swój, jak gdyby, zapasowe zasilanie, żeby móc dokonać odwetowego uderzenia. Zobacz, patrz tu. Niby krata za 4 są fajne. Tam i tam jest druga. Druga ta, aha, no. Marynarka, lotnictwo i piechota. Przecież to byłby zajebisty pomnik historii, to takiej militarnej. Jakby tego tak nie rozpierdolili wszystkiego. Przecież to bez sensu, przecież tak wiadomo. Na czym były dane? No tak, no bo to zaczęli budować pewnie gdzieś koło 70 roku. Tak jak Pripyat tam była, że 1970. No faktycznie. No tu łapkę sobie dałeś i... Z jakimiś niebezpiecznymi tematami. Nie mać.
A, i tu były więcej złotych wyciągów. Broń biologiczna. Takie pytanie, czy może ktoś dysponuje wiedzą albo linkami, jeżeli to jest, jak wyglądały te pokoje operacyjne tutaj w tym dzięciole w oku Moskwy, tak przed rozjechaniem tego wałem. Tak, tak, poza... No to jest takie typowe już centrum szkoleniowe. Ło. Ale niestety to rozkurwione na tym masakrę. A, patrz, jakie tutaj były wizualizacje. Tak, tutaj te jeszcze kiedyś na tych linkach, na tych sznureczkach wisiały takie rakietki, ale już... A, czyli tutaj tam, dwie te wysokości. No. Tutaj poznajesz chyba Miami, New York. No tak, Miami, New York, tylko stąd zagrożenie. Na czerwono odznaczone inne bratnie kraje. No, niewiele z tego zostało, przysięgam. No ale to działało, nie wiesz, bo wszystko. Bliższe stoły kontrolne, które tutaj są, to wszystko miało urządzenia. Mijane te przyłączniki, które to. O, to takie numery bliżej. Symulowały ten temat. Nie, to są poszczególnych dipoli, może wiesz być. Grup dipoli. Kiedyś szukałem jakiejś, wiesz, zasady, jak to miało działać. Jak to, generalnie jak duży radar, nie? Jedna część nadawcza, która odbijała falę i to była antena odbiorcza. Ale tak stricte, żeby konkretnie, to nie. A tu podobno był główne centrum. Jakieś tu daty są? No zobacz, tak z ciekawości, gdzieś po rogach, czy coś widać. Nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. Ale też niestety niewiele zostało. A, widzisz, tu jeszcze jakieś te kineskopy były. Puzelki złącze. No właśnie to patrzyłem przed wejściem do tego, co to jest. Wygląda jak jakoś. Tu się trochę sufit zniszczył. To jak widać, że jest takie pomieszczenie, takie wygłuszone. Wchodzisz, no. Zero echa, zero. Czyli tej niby fabryki telewizorów? Tak, odtwarzacz, gramofonu. Ale faktycznie tam robili ten? Dla broni jądrowej? Jakieś wzbogacanie czy coś? Nigdy nie stwierdził żadnego urodzenia radiacją. Więc ciężko powiedzieć. Może jakąś elektronikę produkowali, coś takiego. Na pewno nie było tam paliwa, wiesz, radioaktywnego. O! Widać ogrom. Tak się zastanawiam, że minęło już 35 lat od katastrofy. Przecież tu musiały pracować setki ludzi przy tym, żeby to wybudować, żeby to obmyśleć koncepcję. I do tej pory nikt się tak nie wysypał konkretnie, kto tu pracował, że mógł powiedzieć, a to pracowaliśmy tyle i tyle, tyle ludzi zginęło. Taka była koncepcja, jak to ma działać. Pochłonęło to takie i takie zasoby. Czas trwania tej budowy był taki. Na takim etapie to zostało zostawione, nie było nigdy uruchomione. Wszystko to są domysły. Po 35 latach nikt z tych ludzi... Jakie drzwi solidne. Nikt z tych ludzi się nie wysypał. O co tu tak naprawdę chodziło? No i budynek tutaj pół kilometra w jedną stronę i kilometr i pół w drugą stronę. No szaleństwo. Tu jest małe oko, ale jak widzę już jest podcinane wszystko. Podcinane palnikami, 35 lat i wygląda ten metal fajnie. Widzicie, jak już jest ogolone. Trochę jeszcze zostało u góry, te wszystkie od dołu są już odcięte. Rozpiłowywane, czy na przecinanie palnikiem są na pół i to wszystko idzie na złom. I tam już jest to wszystko zrzucone. No szkoda tego, ale zdaję sobie sprawę, że to są poważne środki. Tymu typu utopione.
sprawdzają dozymetrem, czy się nie wywozi czegoś na oponach. O, i tu też do nas pan przychodzi z maszyną. Tu jest jeszcze sobaka, specjalnie wytrenowana, która obserwuje wszystko. Jestem, czy w ogóle włączone to urządzenie? Kolejna, kontrol? Si, wydajem się do kontroli, si. Si? Ja też? No. A, i wychodzi się na drugą stronę, tak? Tak, tak. A to kiedy się to uruchomi? A, dobra, już. Piękna akcja. Trochę offroadu nigdy nie zawadzi, taka prawda. Trzeba tylko uważać, bo nie mam wyciągarki z przodu. Boże, ten nas. A Pepsi bez Sahara u was jest? Nie. A ty już to. A Borżomi jest? Jest. To Borżomi. Da. Plastik? Nie, szkło, nie. Zakazuj nie plastik. Plastik. Żaden plastik. I zimno. Może zakazać pół etowo, świniaka. Pół winiu, swiniana. Tak właśnie wygląda, teraz jest kolacja w zonie. Podobno najlepsze steki na planecie, ten człowiek mówił. Tak, tak. Proszę bardzo, bardzo wypasiony stek się tu zjawił. Proszę państwa, no nie pytali o jakość, jaki ma być wysmażony, po prostu stek. Widziałeś?